Ostatnio w internecie dzieją się całkiem ciekawe rzeczy. Mieliśmy wszystkim znaną aferę Pandora Gate, lecz nie zabrakło także dramy na naszym minecraftowym podwórku. Ten film nie ma na celu ukazania nowych dowodów, zostawiam to śmiesznemu. Moim celem jest zestawienie wszystkich obecnych rzeczy związanych z tą dramą w jednym miejscu. Na wstępie odsyłam do wszystkich użytych materiałów, które załączyłem w opisie, do filmów śmiesznego oraz Kozakusa, na które zapraszam. Dnia 16 grudnia 2023 roku na kanale Śmieszny opublikowany został obszerny materiał obnażający prawdziwe twarze twórców Dexy, Sagi oraz Peter, a sam film odbił się całkiem dużym echem. Sprawa opiera się głównie na wykorzystywaniu finansowym oraz wyzyskiwaniu znajomych ze strony wymienionej trójki twórców oraz na kilku pozostałych rzeczach, do których zaraz przejdę. Jednak stosunkowo niewiele osób wie, że sprawa wykorzystywania pozostałych graczy serwera Anarchy SMP pojawiła się w internecie już około roku temu na kanale Kozakusa, gdzie twórca przedstawił te zdarzenie ze strony nie tylko Nieśmiesznego, ale także innych wykorzystanych, czyli Felipezy oraz Kenziego. W tym filmie zestawię zeznania Śmiesznego z tymi pochodzącymi od pozostałych wykorzystanych oraz omówię niezwykle szkodliwe zachowania i nieprofesjonalizm Dexiego, Sagiego oraz Petera. Zacznijmy. Serwer Anarchia SMP swój start miał w kwietniu 2022 roku. Był lokalnym serwerem Lifesteal, inspirowanym zagranicznymi serwerami Lifesteal SMP. Projekt serwera szybko odniósł sukces i zyskał rozgłos w internecie, a twórcy grając na nim szybko rozwijali swoje kanały. Jednak trzech właścicieli serwera, czyli Peter, Sagi oraz Dexy, po półtora miesięcznym czasie od rozpoczęcia serwera postanowili wprowadzić wybitym już twórcom opłaty procentowe z ich zarobków z filmów. Gdyż uważali oni, że Anarchia SMP została wybita przez właśnie tą trójkę twórców, a co za tym idzie, to oni wypromowali pozostałych graczy serwera. Wtedy zaczęli pobierać opłaty, gdyż cytując: bo nam się należą te procenty. Na serwerze pojawiały się problemy z tickrate'em, lagami oraz nieprawidłowym działaniem maszyny serwerowej i wtedy trójka oskarżonych otworzyła PayPala, na którego gracze mieli wysłać pieniądze pod pretekstem opłacania lepszej maszyny serwerowej. I to jest coś, na co należy postawić szczególną uwagę, gdyż ci sami twórcy wykorzystywali właśnie te pieniądze na zakup m.in. butów czy wspólny wyjazd na eventy Rapstacja. Jest to dosyć skandaliczne, gdyż pozostali gracze oszukani byli przez właścicieli, że muszą płacić pieniądze, by serwer się utrzymał i że właśnie na taki cel pieniądze będą przeznaczone, lecz później zostały one wykorzystywane do osobistych celów, niezwiązanych z serwerem Anarchia SMP. Jednak posłuchajmy wyjaśnień Sagiego odnośnie tej sprawy. Z tych wszystkich procentów w tym miesiącu wyszło mniej więcej 6 tysięcy złotych. Wy się rozwijacie wszyscy, więc przyjmijmy po tej najniższej kwocie. Każdy z was, robiąc to co teraz, robiąc wstawki, robiąc YouTube'a tak jak robi, będziemy mieli minimum 6 tysięcy złotych miesięcznie od was procentów. Czyli zostaje nam 5 tysięcy złotych. 5 tysięcy złotych razy 12 kolejnych miesięcy to jest 60 tysięcy złotych z samych procentów. My myślicie, że wydamy 60 tysięcy złotych na dany serwer? No, ale oczekujecie tego od nas? Tak, Sagi. 60 tysięcy złotych to bardzo dużo ich na pieniądze wykorzystywane do serwera. Jednak, dlaczego nie wspomnieliście o tym pisząc o opłaceniu serwera? Ewidentnie, gdybyście nie chcieli tego ukryć, napisalibyście o tym w ogłoszeniu dotyczącym umowy o płaceniu. Dodatkowo, tłumaczysz swoje wykorzystanie owych serwerów pieniędzy na własne potrzeby tym, że jest to oczywiste, że z pieniędzy wpłaconych przez graczy starczy na opłacenie maszyny z dużym odsetkiem i dlatego ten odsetek pieniędzy sobie zatrzymaliście. Co więcej, zaskoczę was, jednak 60 tysięcy złotych za taki serwer to nie jest aż tak dużo, ponieważ są serwery, których płatności wynoszą podobne kwoty. Przykładem jest Kwadratowa Masakra, która płaciła zdecydowanie powyżej tej kwoty, do której tak się odnosiliście, że przebiliście ją popularnością i że jesteście nowoczesną wersją kwadratowej. Jeśli były to pieniądze wpłacone na rzecz projektu przez graczy i zależałoby wam właśnie na projektach, równie dobrze to, co zostało, mogliście przeznaczyć na przyszłe projekty. Następne po Anarchii SMP, w których właśnie obi twórcy, którzy wpłacali procenty, uczestniczyliby. Co więcej, rozwiązaniem samych 10 tysięcy złotych byłoby zwykłe pobieranie mniejszej ilości pieniędzy od twórców. To najprostsze możliwe rozwiązanie. Jednak twoja ślepa pogoń za pieniędzmi, a co za tym idzie wykorzystywanie znajomych, całkowicie przysłoniła tą ścieżkę. Gratulacje, użytkowniku. Peter starał się wyjaśnić sytuację pobierania procentów tym, że w pozostałych znanych projektach typu Ekipa lub Team X także takie procenty się pojawiają. Jednak jest to całkowicie bezsensownym porównaniem, gdyż te dwa wymienione projekty były stricte biznesowymi projektami, a Anarchia była zwykłym serwerem dla znajomych, którzy nagrywali. Peter przekształcił projekt serwera dla znajomych w projekt biznesowy dopiero po odniesieniu sukcesu przez serwer, natomiast Team X oraz Ekipa od początku były nastawione właśnie na zarobek. Dodatkowo tłumaczenie, inni tak robią, więc my też musimy, jest bardzo nielogiczne. Po wyjściu, że właściciele nie wywiązali się z umowy, czyli nie wykorzystywali pełni pieniędzy na rozwój serwera, część twórców przestała płacić tak zwane procenty. Dexiemu, Sagiemu oraz Peterowi zależało na pieniądzach aż do takiego stopnia, że wręcz inwazyjnie wypisywali oraz dzwonili do twórców, oczekując nie tylko opłat, ale także szczególnego pokazania swoich zarobków z filmów w celu pobrania odpowiedniego procentu. No, co tam? Wyślij screeny z filmów, zarobków z filmów, które wrzuciłeś w maju. A ja mam wyłączone zarabianie, stary. No ty p***dolisz, no. Wyślij te screeny. No bo ja nie potrzebuję zarabiać. Wyślij te screeny. Ale ja heretytywnie pracuję. Wyślij te screeny. Ja heretytywnie pracuję. Dobra, wysyłaj mi, proszę, trzeba ściągnąć. O,
Kurwa, wysyłaj. No, co tam? Piotrek chce z tobą pogadać. Dobra. Może, co ty chcesz? Co tam, Piotruś? O Boże, tu chłopaki chcą, żebyś wysłał te skliny. A co ty odwalasz? W tym momencie Dexy, Sagi i Peter zostali złapani w pułapkę, gdyż wiedząc o prawdziwym przeznaczeniu pieniędzy na rzekomy rozwój serwera, nieśmieszny powiedział, że sam może kupić maszynę za własne pieniądze. To ja kupię przyszłą maszynę. Na co otrzymał taką reakcję? Ale... Świadczy to o ogromnym nieprofesjonalizmie twórców, którzy próbowali zrobić z siebie wielkich biznesmenów, a gdy przyszło do negocjacji, zareagowali w ten sposób. Jednak Sagi bezczelnie przyznaje się do tego, że resztę pieniędzy na rozwój serwera biorą do własnej kieszeni, czego nie było w ogłoszeniu dotyczącym procentów. 6% do wszystkich filmów. Nie, 6% na maszynę oraz na technika. Ale nie, śmieszne, to jest szano dla nas. My z tego kupujemy maszynę i technika, a później mamy ten szano dla nas. Część członków Anarchii SMP wydało wspólny statement dotyczący procentów, a po wysłaniu go zostali zignorowani, gdyż administracja nawet nie zamierzała zapoznać się i przeczytać statementu dużej części serwera, bo Sagiemu się nie chciało. Ja nie chcę mi się tego czytać. Odbyła się rozmowa pomiędzy graczami a administracją, w której ci drudzy bezczelnie mówili, że tak, wykorzystują owe pieniądze, ale po prostu im się one należą, gdyż rzekomo wybili pozostałych, którym narzucili opłaty. Daj mi mówić, bo wy jesteście w***a niewdzięczni, bo wybiliśmy wasze kanały i macie problem, żeby zapłacić 10% tego. Sagi mówi wprost, że pojechali na rapstację za serwerowe pieniądze, ponieważ mają do tego prawo. Kupujemy bilety na rapstację, bo mamy do tego prawo. Nie wydaje mi się, jeśli umowa dotycząca płacenia procentów dotyczyła wpłaty pieniędzy na rzecz projektu, a rapstacja nie jest waszym projektem i nie ma żadnego związku z Anarchią SMP. Nie, Dexy, ty akurat jest napisane w argumentacji. W chwili, gdy Dexy próbuje zabrać głos, zostaje uciszony przez Sagiego, do czego odniosę się później. Teraz Sagi stara się tłumaczyć, że 60 tysięcy złotych to za dużo na wydanie na serwer. To jest 60 tysięcy złotych z samych procentów. Myślicie, że wydamy 60 tysięcy złotych na k***ny serwer? No, ale oczekujecie tego od nas? Wszystko fajnie, tylko niestety dalej nie ma to związku z naruszeniem umowy o płacenie na rzecz serwera, nie samych właścicieli i ich życia prywatnego. Planowaliście wykorzystać waszych znajomych na liczbę aż 60 tysięcy złotych. To chore. I kłócisz się o te 300 zł, mimo że bez nas, bez tej anarchii, nikt byś nie zrobił z tego YouTube'a. Naprawdę, kłócicie się o takie rzeczy. Sagi w dalszym ciągu przypisuje sobie oraz Dexiemu i Peterowi stworzenie pozostałych twórców, zarzucając im niewdzięczność, gdyż nie chcą zapłacić. Jednak w dalszym ciągu nie rozumie faktu, że owi twórcy mają swój problem w niewłaściwym i niezgodnym zarządzaniu pieniędzmi, niezgodnym z umową o wykorzystaniu pieniędzy, nie samym zapłaceniu. Myślisz, że cię nie wjebiemy, bo myślisz, że jesteś tam potrzebny? To nie, wy już chyba w trójkę macie bana z serwera, jesteście po prostu wstrzymani z anarchii przez to, że nie chcecie płacić tego, co było ustalone. Nie wiem, teraz zobaczymy wasze morale, może któryś z was się złamie. W tej chwili Sagi szantażuje Kenziego, Felipeza oraz Nieśmiesznego tym, że zostali zawieszeni z uczestnictwa na Anarchii SMP przez nieopłacenie i tym, że niedługo będą chcieli wrócić, ponieważ spadną im zasięgi. Jednak jak się okazuje, pseudozarząd miał na to także swój plan, gdyż później owej trójce zawieszonych twórców planowali narzucić większy procent na opłatę jako karę za owy bunt i wcześniejsze nieopłacenie. Skoro zależy im na hajsie i na wyświetleniach, no to raczej powinni wrócić, trzeba tylko poczekać, ale wtedy prawdopodobnie byśmy im podnieśli trochę procenty jako karę za to, co zrobili po prostu. No, szkoda, nie? Do sytuacji jednak nie doszło, gdyż żaden z wyrzuconych nie chciał powrócić na anarchię. Ciekawe jest także to, że Sagi mówi, że osoba, która upubliczni ich przewinienia, pokaże, że jest zwykłą, cytuję, k***ą. Film udostępni wszystkie rzeczy z anarchii, kanały, że wszystkie tajemnice, okej, no wtedy to już wiemy, że jesteś k***ą i nigdy tu nie zagrasz i nie będziemy mieli z tą kontaktu. Jednak dalej nie potrafi w tym zobaczyć swojej winy. Jego zdaniem to nie zła jest ta osoba, która dopuściła się tych zachowań, czyli wykorzystywaniu innych, a osoba, która to ujawni na światło dzienne i pokaże widzom prawdziwe twarze zarządu Anarchii SMP. Niewłaściwe ze strony Sagiego jest też określanie kogoś gówniarzem, tylko z tego powodu, że jego przychód wynosi przykładowo 500 wyświetleń. Myślisz, że wiesz, że jak najbardziej się ze wszystkich tych gówniarzy, którzy mieli 500 wyświetleń, wybiłeś i teraz możesz targować się, bo myślisz, że masz takie prawo, bo jesteś największy. Jednak zostało to już poruszone u Śmiesznego. Mottem intencji Sagiego powinny być słowa: nie ma ziomków, jak gadamy o pieniądzach. W tym momencie chciałem przejść do największego klauna z owej trójki, którym jest Dexy, którego toksyczność i brak profesjonalizmu objawia się na każdym możliwym kroku. Po wyrzuceniu twórców, którzy nie zapłacili, stwierdzili, że są oni odklejeni. No ogólnie Felipeza i Kenzi śmiesznie są odklejeni, to jest dla mnie wniosek. Stwierdza, że gracze, którzy płacą pieniądze na rozwój serwera, nie powinno interesować, że ich pieniądze są wydawane na inny cel, niż był on przeznaczony. Nie, mi się wydaje, że ich to zdenerwowało, że tam wywalaliście te pieniądze na inne rzeczy niż na serwer, wiesz? Dwie strony. A co ich to interesuje? Co ich to interesuje? Ego Dexiego dalej grzmi, że to oni wybili i stworzyli pozostałych twórców, więc ich pieniądze im się po prostu należą. Że nie zmniejszyłem mu tych procentów, bo nie należy mu się, bo nam się należą te procenty, bo jakby... My wybiliśmy go, Felipeza, słyszałem, że w ogóle przed jakby dołączeniem na Anarchię on dopłacał do filmu.
A w dalszym ciągu mówi, że gdyby był w sytuacji szantażu, w jakim postawiono Kenzie'ego, Felipeze i Śmiesznego, czyli zawieszenie na anarchii do momentu zapłacenia, zabiłby się. Jestem ciekawy co oni teraz zrobią. Ja bym się zabił. Toksyczność Dexiego, który kreuje się na family friendly twórcy, jest skandaliczna, gdyż wyzywa innych od upośledzonych, pokazując swój absolutny brak szacunku wobec osób chorych. To jest jakiś upośledzony. Okazuje się, że Dexi, podejrzewając, że Śmieszny może upublicznić ich zachowania, szantażował oraz zastraszał twórcę tym, że upubliczni jego wizerunek, który w tamtym momencie nie był publiczny i nie ukazywał go w internecie. Wtedy nawet lekko się bałem i naprawdę poczułem się zastraszony, bo jeszcze nie pokazywałem twarzy. Przez ten czas bałem się wrzucić film, który powiedziałby o całej prawdzie, dlatego przepraszam was widzowie, że nie mogliście usłyszeć wcześniej o prawdziwej, obrzydliwej stronie Dexiego, Sagiego i Petera. Zdjęcie zostało zrobione Śmiesznemu przez Sagiego bez pozwolenia twórcy, na co Peter powiedział, że przecież nikt nie wykorzysta tego zdjęcia przeciwko niemu, co w późniejszym czasie okazało się kłamstwem, gdyż właśnie upublicznieniem tego zdjęcia zastraszono Śmiesznego. Kreuje nam się perfekcyjny zarys toksyczności i nieprofesjonalności Dexiego, w tym momencie widać dlaczego został on dwukrotnie uciszony przez Sagiego w trakcie dyskusji. Nie, Dexi, nie, ty akurat jest napisane. Ponieważ Sagi, wiedząc jak toksyczny i nieprofesjonalny jest Dexi, nie chciałby rozmowa przyszła na ten ton, więc wolał na tamten moment uciszyć twórcę. Najciekawsze jest to, że Dexi, który tworzył wspólnie ze swoim bratem Blukerem, także pobierał od niego pieniądze, co uważam za naprawdę niemoralne, gdyż zarabiasz i wyzyskujesz nawet swoich najbliższych, cytat Dexiego. Pieniądze wróżyły do głowy. Pieniądze wróżyły do głowy. Początkowo zapieraliście się jak się da ukazaniu screenów wpłat pieniędzy wysłanych przez gracz na rzecz technika oraz maszyny serwerowej. Gdy starano się otrzymać dowody, Dexi stwierdził, że gracz nie ma prawa zobaczyć dowodu wpłaty m.in. jego własnych pieniędzy na rzecz maszyny oraz technika. Więc dlaczego to wy macie prawo zaglądać do zarobków twórców serwera, jeżeli oni nie mają prawa zobaczyć, na co idą ich własne pieniądze? Dalej Dexi bezczelnie przyznaje się, że tak wykorzystywali te pieniądze dla własnych celów, twierdząc, że przecież nie ma nic z tym złego. A później bezsensownie zastraszył Śmiesznego podniesieniem procentów aż do 25%, co miało na celu wywołanie uległości u drugiej strony. Jest to strasznie niedojrzała manipulacja. Tak jak toksyczne podejście Dexiego, Sagiego oraz Petera wobec pozostałych twórców Minecraftowych, którzy nie mieli nic wspólnego ani z nimi, ani z anarchią SMP, gdyż grupa twórców rapy należąca do twórcy Tobiasz Gaming była wielokrotnie obrażona przez zarząd anarchii SMP. W tym obrzydliwe zachowanie Dexiego, który wyśmiewał się z wyglądu jednego z członków rapów, czyli Nicholsa. Szczególnie Dexi lubił się śmiać z tego, że Nichols ma niby duży nos. Żeby nie być na stronniczego, chciałem zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, które są zdecydowanie warte poruszenia. Zapamiętajcie moje słowa i miejcie je z tyłu głowy przynajmniej do końca tego rozdziału. W żadnym stopniu nie umniejszam winy Petera, Sagiego i Dexiego, a za chwilę przejdę do omawiania ich dalszych przewinień na podstawie zeznań Kenzie'ego oraz Felipezy. Są oni winni i nie zamierzam tego przykryć, jednak w tym filmie, jeśli omawiam mroczną stronę minecraftowych youtuberów, uważam, że warto też omówić ciemną stronę samego Śmiesznego, który także nie jest taki święty, na jakiego wygląda. Gdyż niepełna uczciwość twórcy widoczna jest w chwili, gdy mówi, że czekał tak długo na publikację zarzutów wobec Dexiego, Sagiego i Petera, ponieważ bał się wycieku swojej twarzy po groźby Dexiego. Przez ten czas bałem się wrzucić film, który powiedziałby o całej prawdzie, dlatego przepraszam was widzowie, że nie mogliście usłyszeć wcześniej o prawdziwej, obrzydliwej stronie Dexiego, Sagiego i Petera. Jednak jak się okazuje, pokazał on twarz już w lipcu zeszłego roku, więc argument strachu przed ujawnieniem twarzy Śmiesznego przez Dexiego nie ma do końca sensu, gdyż owa twarz już od dłuższego czasu jest odzwierciedleniem wizerunku osoby publicznej. Data publikacji filmu jest też bardzo ciekawa, gdyż dzieje się to niedługo po niemoralnych ruchach Śmiesznego w internecie, który w celu zdobycia zasięgu wykorzystywał temat śmierci świętej pamięci Technoblade'a lub Łukasza Demona. Wybijanie się na cudzej tragedii jest skandalicznym zachowaniem, które pogłębia żałobę i cierpienie bliskich po stracie. Zjawisko słusznie wybuchnęło co potworek w swoich materiałach, do których zobaczenia także zachęcam. Publikacja filmu przez Śmiesznego w sytuacji jego załamania wizerunkowego może wyglądać jak próba odwrócenia kota ogonem i próba naprawienia własnego wizerunku w internecie po wykorzystaniu dla wyświetleń aż dwóch tragedii. To o dwie za dużo. Podkreślę ponownie, nie eliminuję znaczenia skandalicznych zachowań Petera, Sagiego i Dexiego, jednak chciałbym zaznaczyć, że sam nagłaśniający sprawę, czyli Śmieszny, możliwe, że robi to w celu łatwiejszego odzyskania pozytywnego wizerunku. A samo ujawnienie własnego poszkodowania przez zarząd anarchii może być zabiegiem mającym na celu zapomnienie win Śmiesznego przez internetową społeczność, ponieważ internet niestety bardzo szybko zapomina. Uważam, że rozwiązaniem na to jest pamięć o obu winach, zarówno Śmiesznego, jak i Dexiego, Petera i Sagiego. I w tym miejscu kończę omówienie zachowań Dexiego, Sagiego oraz Petera i zestawię statement z filmu Śmiesznego z zeznaniami Felipezy oraz Kenzie'ego w filmie Kozakusa. Już rok temu na kanale Kozakusa pojawił się godzinny film Największa drama na Anarchia SMP, w którym ukazano zjawisko wykorzystywania pozostałych graczy anarchii przez zarząd, jednak sprawa nie obiła się tak dużym echem jak teraz. Kozakus w swoim filmie ukazuje zmodulowane głosy Sagiego oraz Dexiego i Petera, gdyż właśnie Sagi może starać się o usunięcie filmów Kozakusa w celu zatarcia prawdy dotyczącej ich występków i uciszeniu Kozakusa, który przedstawiał zeznania oszukanych graczy. Zostały zmodulowane wiadomo z jakich powodów, żeby na
przykład ktoś nie chciał znowu mi film usunąć. Pozdrosaki. Na filmie śmiesznego dokładnie te same nagrania głosowe są już w pełni jawne i niezmodulowane. Nie, ty akurat cicho tutaj się, proszę. Więc śmieszny, uważaj także na to, by ten film niedługo nie został zablokowany. W filmie Kozakusa pojawia się nowe światło na sprawę procentu. Pierwszą kwestią na pewno, którą będziemy chcieli poruszyć, to jest te 40%, które zostało zakłamane na 20%. Bo ogólnie na samym początku, jeżeli był nowy gracz na Anarchii, to był w tym przypadku Afik. Utopik. No to z Utopikiem było dogadane 25%, z tego co pamiętam. Bluedem, no to już zmienili wtedy umowy 20-20, czyli 20% AdSense, 20% współpracę. Kiedy już Blued wbił, to zmienili wszystkim, żeby się kryć, że już nie ma 40% twórców. Obecna jest także bardzo niedorzeczna sprawa, czyli to, że zarząd kazał przed dołączeniem na serwer twórcy Afika zrobić mu test na IQ. Kiedy dołączył Afik, to były też było podśmiewanie się, gdy dołączył, czyli na przykład było, że kazali mu robić testy IQ i tak dalej. Felipeza potwierdza nowy case nieśmiesznego o tym, że na starcie serwera nie było procentów, a zostały wprowadzone dopiero w momencie sukcesu Anarchii. Na samym starcie, bo to też było poruszane, nie było kompletnie procentów, nie? Oczywiście na samym początku nie było procentów zarobków twórców, a zostały one dodane w połowie maja, czyli po półtora miesiąca od startu serwera. W dalszym ciągu mowa jest o pieniądzach, których zarząd oczekiwał od śmiesznego. Były to 153 zł, co także pogrywa się z tym, co pokazał śmieszny w zeszłotygodniowym filmie. Miałem do przekazania tam 153 zł. Zostałem zobowiązany do zapłacenia tych 6%, czyli u mnie jedynie 153 zł. A Felipeza mówi, że w dalszym ciągu Dexy, Sagi i Peter domagali się wpłaty z całościowego AdSense kanału, czyli z tego, co zarabiał cały kanał, nie tylko z filmów z Anarchii SMP, więc także nawet ze wcześniejszych materiałów powstałych przed projektem Anarchii SMP oraz wszystkimi pozostałymi. Padły słowa, że podliczanie kilku filmów, że dlatego potem się wszystko zamieniło na cały AdSense, a nie na podliczanie z kilku filmów, ponieważ niby był to problem i więcej zabawy z tym. No nie wiem, nie uważam, że podliczanie dosłownie kilku filmów raz w miesiącu. Śmieszny w swoim filmie potwierdził słowa Felipezy o tym, że pozostali gracze Anarchii dowiedzieli się o nieprawidłowościach w zarządzaniu pieniędzmi serwerowymi od Kapiego oraz stawia znak zapytania nad tym, czy gdyby nie informacje Kapiego, gracze kiedykolwiek dowiedzieliby się o wydaniu płaconych pieniędzy na własne dobra ze strony administracji. Dowiedzieliśmy się dosłownie przez przypadek, dzięki Kapiemu, który powiedział, że kaska poszła na bilety na rapstacy, nie? Pewnego dnia Kapi przypadkiem się wygadał, bo powiedział, że pieniądze, które były zarabiane z twórców, poszły na rapstacy dla Sagiego, Dexiego oraz Petera. Dodatkowo Felipeza wskazuje, że pieniądze za Mai, o których tak głośno kłócił się Sagi, były w przypadku tych zastawki płacane, na czego dowód załączono tego screenshota. Felipeza także odpowiada na zarzut stworzenia m.in. jego osoby przez trójkę oskarżonych. Padły słowa, że Sagi, Peter, Dexy dali mi 60 tysięcy subskrypcji. Ale chciałbym się również zapytać, czemu nie daliście też tylu subskrypcji, nie wiem, Kenziemu, Feltowi, Mantisowi, Krofixowi, czy komukolwiek innemu z Anarchii? Stary, chodzi o jednak ciężką pracę na kanale i robienie 4 filmów w miesiącu, kiedy inni opieprzają się i robią 1-2 filmy, nie? Bo wydaje mi się, że koniec końców każdy sam sobie wymyślał filmy, sam sobie je montował i sam sobie ogólnie wszystko ogarniał, nie? Takie ciągle powtarzanie, że bez nich jestem nikim, że nic bym nie zarabiał, że w ogóle straciłem, bankrutowałem i tak dalej, że oni tylko dali mi, że oni dali mi 60 tysięcy subskrypcji. Nie jest fajne chyba, nie panowie. Twórcy w filmie Kozakusa ujawniają także śmieszny moment, w którym Dexy wywyższał się nad pozostałymi twórcami zarobkami. Gdyż na kanale wpłaty na Discordzie, gdzie twórcy mieli wysyłać swoje zarobki, Dexy dla pochwały wysłał swoje łączne zarobki z 90 dni, a wysyłano tam przychody z ostatnich 30. Jaki miałoby to mieć inny potencjalny cel niż zwykły flex z zarobkami i pokazanie swojej wyższości nad pozostałymi twórcami? No właśnie, ja ogólnie był taki kanał hashtag wpłaty, on na pewno będzie teraz wyświetlany. Był kanał hashtag wpłaty. Na hashtag wpłaty były wszystkie wpłaty, które były dokonywane, na którym również miały być wypłaty, ale to zaraz do tego przejdziemy. Były tam wysyłane wszystkie zarobki twórców, czyli przykładowo, nie wiem, Krofix na przykład wysłałby, że zarobił, załóżmy, 5 zł z AdSense'a, nie? Przykładowo tak. 5 zł, no bo żeby nie likować. Kiedy wszyscy wysłali zarobki, Dexy kliknął ostatnie 90 dni, no i wysłał, wiecie, jakąś czterokrotność, trzykrotność tego, co zarobili mniejsi twórcy w przeciągu ostatniego miesiąca. Czy to jest fajne, czy to jest moralne, czy to jest okej? Okay? Trzeba powiedzieć, że on tam nie musiał wysyłać w teorii, nie? Ale nie musiał wysyłać i on po prostu wysłał, aby się pochwalić i pokazać, że siema. Po chwili jednak Dexy owego screena usunął. Śmieszny mówi też nową rzecz, czyli to, że zarząd, który stara się tak zawzięcie kreować na profesjonalnych biznesmenów, zmieniał wielokrotnie warunki umowy, bez ówczesnego oficjalnego informowania graczy o jakichkolwiek zmianach. A jedynie obecne informacje, jeśli już się w ogóle pojawiały, to miały miejsce na zwykłym czacie do rozmowy na Discordzie. Oni też nam nie mówili, kiedy była zmiana jakiejś umowy, najwyżej był. Było po prostu na rozmowach było coś takiego mówione, ale nie było, wiecie, jakiegoś pinga, nie było niczego takiego, przynajmniej ja nie pamiętam.
żeby cokolwiek takiego było, tylko to było tak nagle na głosówkach, że na przykład, nie wiem, przykładowo Felt o tym wie, a ja na przykład o tym nie wiem, czy ktokolwiek wie, ktoś nie wie. Śmieszny także wytacza ciekawą propozycję w stronę Petera, Sagiego oraz Dexiego, mówiącą, że wpłaci oczekiwane pieniądze, czyli 6% z AdSense, ale pod warunkiem, że oskarżeni twórcy zapłacą także te 6% z ich materiałów, w których uczestniczył sam Śmieszny. Ja mogę dokonać płaty z wszystkich filmów z Anarchii oraz filmów, gdzie nawet u mnie wystąpili chłopaki, ale jak Sagi, Dexi i Peter, oddacie mi wszystkie 6% zarobków z filmów, na których wystąpiłem. Nie ma problemu. Felipe zatwierdzi, że zarząd pięciokrotnie zmieniał umowę, a w chwili, gdy to druga strona chciała negocjować, ich negocjacje zostały spalone i zignorowane już na samym starcie. Podsumowując, negocjacje nie wyglądają tak, że tylko jedna strona ustala warunki, negocjacje ustala tak, że oni mówią jedno, my mówimy jedno i spotkamy się gdzieś po środku, nie? A tak nie było. Dobra, no to my ją zmienialiśmy, a nie wy. No to teraz nasza kolej jest, żebyśmy my zmienili. Tak to wygląda. Ej, ale wy macie jeden problem, wam nie pozwala ego pomyśleć, że to nie jesteście naszymi szefami ani nic, to jakby wiecie o co chodzi, tak nie wygląda, że wy dyktujecie warunki, tak nie jest, tak świat nie działa, nie wiesz co chodzi. Ale na Anarchii to tak działa, że to tak od początku działało, zobacz. W filmie ukazano fragment, w którym Felipeza w trakcie wytaczania swojego argumentu w trakcie dyskusji ukazanej u Śmiesznego staje bana od zarządu bez powodu. Nie dano mu nawet skończyć zdania. Negocjacje nie polegają w taki sposób, zamiast negocjować od razu kikować, czy w ogóle chociaż wysłuchać naszej argumentacji. Tak samo było podczas dwóch naszych rozmów, które mogę powiedzieć wprost. Próbowałem to załatwić miło. Lepiej zrobić coś tak... Jestem bana. Anarchii. Śmieszny porusza także to, że Sagi stwierdził, że nie przeczyta pisma ukazanego w filmie Śmiesznego, dopóki nie zostanie wykonana wpłata procentów za maj. Sam Sagi mówił, że nie przeczyta tego, kiedy hype'owałem w rozmowie, 5 razy minimalnie powiedziałem, żeby przeczytał umowę. Sagi cały czas powtarzał, że nie przeczyta jej do momentu wpłaty, tylko że jeżeli nawet byśmy dokonali wpłaty, to okej, to i tak zaraz byśmy musieli płacić za czerwiec, więc to, że by przeczytał, no to nic by nam nie zmieniło, bo i tak dokonalibyśmy wpłaty za coś, za co ja na przykład słusznie, ja dalej trzymam się, że nie powinienem zapłacić moralnie. Peter w celu zabezpieczenia siebie oraz swoich towarzyszy zbrodni chciał podpisania przez członków umowy NDA, czyli umowy o poufności, która zakazywałaby ujawniania osobom spoza Anarchii jakichkolwiek informacji z zakulis projektu. Miałoby to na celu uniemożliwienie twórcom późniejszego ujawnienia prawdziwych twarzy Petera, Sagiego oraz Dexiego. No ogólnie warto też powiedzieć do tych umów NDA, że przeważnie się takich umów nie podpisuje, jeśli nie ma się do niczego do ukrycia, nie? To też warto chyba wspomnieć. Tak, że no jeżeli nagle jest pomysł z NDA-kami, no to znaczy, że no jesteś do ukrycia. Coś jest na rzeczy jednak. Po wyrzuceniu z Anarchii, Felipeza założył swój własny serwer, jakim był Drop SMP, który stał się konkurencją samej Anarchii. W pewnym momencie na serwer zostały wykonane hakerskie ataki DDoS, które chwilowo sparaliżowały serwer. Felipeza zarzuca podejrzenie, że ataki mogły zostać wykonane przez zarząd Anarchii SMP. Kozak zadał pytanie a propos DDoS-ów, to ja tutaj może się wypowiem. Nie złapaliśmy ich ani nikogo za rękę, ale patrząc na czat i informacje, które otrzymaliśmy, wydaje nam się, że to mogli być oni, ale to nie jest potwierdzone w żaden sposób. Pamiętajcie, nie możemy oskarżyć o to nikogo, gdyż na podstawie obowiązującego prawa o domniemaniu niewinności, dopóki Sagiemu, Peterowi oraz Dexiemu nie postawi się dowodów na ataki DDoS, nie są oni winni sprawie. Felipeza także poruszył temat gruźb Dexiego zligowania wizerunku Śmiesznego, co także zostało poruszone w ostatnim filmie twórcy. W pewnym momencie ogólnie Sagi, gdybym się nie obrócił, to bym nie zobaczył, że Sagi wykonał zdjęcie. Ja go prosiłem, żeby ogólnie usunął to zdjęcie. On nie usunął tego zdjęcia. Piotrek mi obiecał, że to zdjęcie nigdy nigdzie nie wycieknie. Sagi, bo tak zauważyłem, że nagle zrobił mi zdjęcie z ukrycia. Ja to zauważyłem i powiedziałem, żeby usunął, na co Peter mi odpowiedział, że nie ma czego się bać i że nie wstawią tego, ani nie wykorzystają nigdy przeciwko mnie. Lecz także poruszono rzecz, której u Śmiesznego nie ma, czyli wyśmiewanie się z jego wyglądu i najzwyklejszych, normalnych rzeczy u ludzi, takich jak trądzik. Podobnie do śmiania się z wyglądu Mikolsa. Ale no wysyłanie mojej twarzy i tam na przykład śmianie się, że mi w jednym miejscu wyskoczył trądzik, że mi bardziej urosła, bo sobie termentiolem nie posmarowałem. Stary, kurna, mieliście też po 15, 16 lat, 17 lat, też mieliście trądzik. Takie zjawiska są naprawdę bardzo szkodliwe i są w stanie doprowadzić poszkodowanego do problemów z samoakceptacją. Jest to niewybaczalne. Przywołano także wcześniej omówioną toksyczność wobec innych twórców niezwiązanych z Anarchią. No hasło do tego TikToka było i pewnie jest dalej, to jebac rapy 1, 2, 3. Dexi, który obraża Tobiasza i jego ekipę,
Pisał nawet do niego retorycznie, czy dołączył na anarchię, po tym jak Tobia rzucił film z innego serwera Lifesteal. Śmieszny mówi także, że po zapowiedzeniu założenia serwera Rapy SMP przez Tobiasza oraz pogłoskach o utworzeniu serwera przez Rapy, który może być konkurencją anarchii, mowa tu o obecnym serwerze rapy.pl, jeden z członków zarządu wykupił domenę Rapy SMP w celu utrudnienia rozwoju serwera Tobiasza. Została wykupiona domena Rapy SMP, Rapy Myślnik SMP itd., itd., tylko po to, by... By nie było konkurencji na rynku. Żeby nie było konkurencji, a sami mówiliście, że chcecie mieć zdrową konkurencję. Właśnie. To jest hipokrytą wprost. Motywem właśnie wykupienia tej domeny był film Tobiasza o tym, że zagrał na Lifesteal SMP bodajże. Chyba coś takiego. No ogólnie był materiał, gdzie nie wspomniał o anarchii. Nie wspomniał o anarchii i to tak bardzo zaburzyło tutaj ego twórców. Prześmiesznego wspomniany zostaje także temat późniejszych członków Anarchii SMP, czyli N1 Teamu i sytuacji z procentami oraz o Dranhisie. Powiedzieliście, że Dranhis nie płaci 6% i powiedzieliście, że N1 nie płaci. Kiedy N1 dołączało, miał płacić 15% za to, że dołącza im później, ale że po znajomościach. N1 się wycwaniło, Jakub wam pomógł pisać tego maila, pieniądze nie było od nich brane, ponieważ po prostu często Sagi do nich wypisywał siema, dawajcie na anarchię, no i końcowo chłopaki dołączyli, jak robiła viewsy, no i w taki oto sposób mnie wykorzystali mega mądrze Sagiego Petera z Dexiego, że po prostu do nich wypisywali i oni w taki sposób nie płacili. Dranhis w tym momencie też nie płaci. Dlaczego? No domyślam się, ale to są tylko domysły, to jest teoria, to nie jest nic opartego faktami. To jest po prostu 60-owanie w aktualnym momencie, bo jeżeli Dranhis rozmawia ze mną, ja potem dostaję leak, że Peter wysyła głosówkę, że Dranhis gadał ze śmiesznym i to jest to, co ja tam wcześniej mówiłem z tym Dranhisem, no to jeżeli taki leak poszedł, no a to jest potwierdzony leak, bo to była głosówka Petera, no to niestety wydaje mi się, że to działa w taki sposób, że po prostu Dranhis 60-uje. Pod koniec Felipeza podsumował całą sprawę, pokazując także, że procenty nigdy nie miały być dzielone między właścicielami, a to, co zostanie z opłacania serwera i technika, miało być pieniędzmi awaryjnymi, które miały zostać odłożone, a nie wydane na cele osobiste właścicieli. Na początku procentów nie było, z czasem się pojawiły małe dotyczące wyłącznie dochodów z AdSense'a z filmów z Anarchii. Dodatkowo na screenie swojego filmu można przeczytać, że nie miały być one dzielone między członków zarządu, a miała to być tak zwana awaryjna kasa, gdyby coś trzeba było zrobić z serwerem. I na to wszyscy się zgodziliśmy. Uważając to za uczciwy pomysł. Podsumowując, możemy wnioskować, że Sagi, Peter oraz Dexy to ludzie całkowicie pozbawieni kręgosłupa moralnego i będący gotowi sprzedać znajomych twórców dla pieniędzy. Wiem, że to jeszcze nie jest koniec tej dramy, gdyż Śmieszny sam stwierdził, że nie upublicznił wszystkich dowodów, by zostawić coś na kolejne materiały w razie, gdyby któryś z oskarżonych próbował się bronić. Istnieje duża teczka zawierająca kolejne dowody, która mam nadzieję, że niedługo ujrzy światło dzienne. Dziękuję za uwagę.